Witajcie kochani na kanale Mona Art. Dzisiaj przychodzę do Was, żeby pokazać Wam karteczki z okazji Chrztu Świętego, na który się jutro wybieram. Mam w zasadzie cztery kartki, natomiast pokażę Wam tylko trzy. Czwarta zostanie pokazana troszeczkę później, bo będzie to inspiracja dla Craft & Design, więc na razie jej Wam nie mogę pokazać. No dobra, ale zaczniemy może od początku. Dobra, i jest tutaj karteczka z wózkiem. To jest wózek od Marian Design. Taki, wiecie, jeden z takich pierwszych wózków, które się pojawiły, fajnych, taki, to jest taki niebieski wykrojnik, w sensie sama blacha. I kolekcja Elegance tym razem. Środeczek jest oczywiście kieszonka. Tutaj bardziej widać tą kolekcję, bo tutaj w zasadzie tylko cegiełki. No i troszeczkę tutaj jest tych kwiatuszków. No i dobra, teraz tak, kwiatki są zrobione z materiału krochmalonego. One nie były jakoś tam, nie mam jeszcze tej nagrzewnicy takiej specjalnej do robienia kwiatków materiałowych, więc one były na mokro po prostu formowane i suszyłam je. Później nagrzewnicą chyba? Nagrzewnicą, no myślałam, że suszarką, tak się zastanawiałam przez moment. Wsadzałam je do... Kiedyś to widziałam na jakimś kanale manufaktury, chyba Justyny, że do wytłaczanki od jajek sobie układała. Nie, ona używała takiej gąbki, która też jest do mebli czasami używana, że ona jest taka właśnie trochę jak wytłaczanka od jajek, takie ma dziurki. A ja sobie wzięłam po prostu na te większe kwiatki wytoczanki od jajek i w nich suszyłam. Też jakiś pomysł, nie? I teraz tak, mamy tutaj takie fajne kwiatki występowane na kalce. To są kwiatki z kraftuli i te listki tak samo. Te środeczki mam, no tu jest wiadomo, sama jakaś taka perełka, ale te środeczki to są takie środeczki z Ali. Moja ulubiona serwetka to jest również Marian Design. Ona jest po prostu tak wyeksploatowana, że hu hu hu. Zwróciła się po tysiąckroć. I tutaj sobie na kółku, które jest takim kremowym, też z Elegance, kolekcji Lemoncrafta, po prostu wycięłam drugie z kwiatuszkami i zrobiłam taką jakby rameczkę dwoma kółkami, po prostu mniejsze wsadziłam, wycięłam wewnątrz i na tym większym po prostu nakleiłam taki jakiś, nie wiem, miałam pomysł wtedy. Nie chciałam robić shakera, tylko stwierdziłam, że sobie tak po prostu tutaj nakleję. A i też będzie tak nieźle to wyglądało. Druga karteczka. To jest karteczka z... O, tu jest mieszanka, bo tu jest i kolekcja taka... Kiedyś się pojawiło taki bloczek A4, tylko w Lemoncrafcie taki wielkanocny. To jest ten papier właśnie tutaj w kwiatuszki. Potem ten papier różowy to jest... kolekcja jeny, jak co by wam tu powiedzieć, z Paper Heaven ostatnich, dziecięca, ale nie znam nazwy, ja nigdy nie znam nazwy, więc ode mnie się nie dowiecie, jakie nazwy mają kolekcje. W każdym razie, dobra, to są kwiatuszki z Primy, mam kilka tam zestawów, bodajże chyba 5 kwiatuszków i powiem szczerze, że niełatwo mi jest je wykorzystywać, bo one nie zawsze mi się podobają, bo one są trochę pognicione. Są duże, w zależności od jakiej pracy i tak ostatnio stwierdziłam, że jakoś je wykorzystam i powiem wam, że fajnie, naprawdę mi podobają mi się. Shakerek to jest twoja tekturka, jak byłam latem w Craftvenie, to właśnie sobie go kupiłam. I są tutaj też te fajne takie kryształki malutkie z Picket Fence. Bardzo lubię je wykorzystywać, one mają takie różne rozmiary i między innymi takie maniunkie. To byłoby na wszystko, na koniec po prostu jak już zrobiłam tą kartkę, to jeszcze dodałam sznureczek i myślę, że tak dodał efektu tej kartce. Panie kocie, musisz pan chwilę poczekać. Dobra, to są te dwie i jeszcze jest trzecia kartka, która ostatnio się pojawiła jako inspiracja w Craft & Design. Tu jest pudełeczko, zaraz sobie jeszcze na nim zawiążę wstążeczkę. Pudełko jest proste, nie robiłam żadnych dodatków, ponieważ tak myślę, że mojej kuzynce nie będzie łatwo przechowywać tych wszystkich pamiątek, a im bardziej płaskie będzie pudełko, tym ono gdzieś będzie można tam sobie w kartoniku poukładać, a gdyby było jakieś takie bardzo ozdobne,
no to wiecie, jest to dosyć problematyczne w przechowywaniu. Wiadomo, takie rzeczy będzie się przez lata przechowywać. I tutaj w środku mamy karteczkę z shakerem. Jak spójrzcie, ona jest cała ze wszystkich stron oklejona. W środku już ma życzenia. Te są ode mnie tym razem. I tutaj wszystko, co jest na tej kartce, to jest Crafted Design, włącznie z tą fantastyczną taką ramką vintage'ową. Tu jest dziewczynka też z wykrojnika, taka w ubranku do chrztu, i akurat jeśli o nią chodzi, to buźkę i włoski kolorowałam markerami Spectrum Noir. A reszta to jest kolekcja Baby Toys i całe mnóstwo fantastycznych wykrojników. Te kwiatuszki mi się bardzo podobają, to są kwiatki Vintage Flower. I tak naprawdę z nimi niewiele się robiło, oprócz tego, że je podtuszowałam i tylko nagrzewnicą dałam im trochę ciepła. Również no, możemy to zrobić na żelazku. Znaczy, głównie robimy na żelazku kwiatki z foamiranu, ale ja mam taki pomysł ostatnio na nagrzewnicę. I bardzo szybko się je robi. Po prostu no, super, ekstra mi się podobają. Przede wszystkim dlatego, że tak łatwo powstały. No, jak widzicie, mój shaker, no wiecie. Shakerami zawsze jest problem. One nigdy nie latają tak w środku, jakbyśmy chciały, ponieważ te cekiny, to jakie duże miałam skądś, no i one są, jak to się to mówi, łamane, czy takie sześciokątne. Nie są one takie całkowicie płaskie, więc one się troszeczkę blokują, ale to tam nie problem. Przynajmniej widać, że to jest shaker, bo gdyby wszystko spadło na dół, to w zasadzie by nie było wiadomo. Ta kartka jest dosyć taka przestrzenna, bo jest na 3 mm tutaj już po podwyższeniu ta rameczka, choć nie jest tak bardzo przestrzenna, jak niektórzy robią. Ale ja aż takich wysokich kartek nie muszę robić. Może sobie od razu tutaj zawiążę wstążeczkę. Wcześniej jakoś tego nie robiłam, bo oczywiście wiecie, jak to jest, nie? Wszystkim można zrobić wszystko, a samemu się na ostatnie 5 minut szykuje. Ja sobie po prostu przewiążę tą wstążkę tak, jak to kiedyś się robiło na wszystkich bombonierkach i różnych tego typu. To mam fajną wstążkę z tej Pauli. Kiedyś ją kupowałam w jakiejś hurtowni. I taka fajna szerokość jest tej wstążki. Ostatnio jakoś tak nie mogę gdzieś tam przy okazji zakupów, czy w Paper Concept, gdzieś tam na Allegro, czy w jakichś innych sklepach, żeby taką właśnie szerokość tej wstążki dorwać, bo ona jest jakiś, nie wiem, 1,8, 1,7 cm. Zwykle już są trochę szersze, 2,5. A ta właśnie jest taka, jaka mi się podobała do takich wstążek właśnie do kartek. Czyli nie jest za szeroka, ale też nie jest taka bardzo, bardzo cienka. Tylko sobie zawiążę, widzicie, ja zawsze nawet firmę idę. Bardzo fajna jest ta kolekcja Baby Toys. Ja ją mam już dosyć długo, jeszcze zanim zaczęła się moja przygoda w DT. Ale powiem szczerze, że nie aż tak często ją wykorzystuję, tą kolekcję, nawet do dziecięcych prac. I właśnie na pudełeczku spodobał mi się ten papier z rowerami. Nigdy nie używałam go. Jeśli coś tworzyłam z tej kolekcji, to zwykle z takich delikatnych arkuszy. Rzadziej wybierałam właśnie te wzorzyste. Ale tutaj pomyślałam, że zaszaleję, że nie będę robiła takiej całej różowej kartki, tylko po prostu dam coś troszeczkę innego. Dobra, chyba może tak być, nie? Jeszcze gdzieś ciachnąć muszę, tylko się zastanawiam. O, tu są drugie nożyczki. Tamte trochę nie bardzo. Te macholce o wiele lepiej tną, jeśli chodzi o wstążki. I tutaj też tak ciachnę. Powiem wam szczerze, że ja w wiązaniu kokardek i w ogóle, o ile na kartkach jakieś tam kokardkę taką gdzieś tam wcisnąć, ok, ale na przykład nie znoszę na przykład dekorować kwiatów i właśnie jakiś wstążek robić do tego, i tak samo mam problem z uwiązywaniem wstążek w takich właśnie pudełkach. Jakoś widzicie, nie we wszystkim musimy być, nie we wszystkim musimy czuć się dobrze. Dobra, to byłoby na tyle. Ja uciekam spać, a was zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia, kochani. Pa, pa!